Cześć! Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 191. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Bardzo cieszy mnie to, że zagadnienia dotyczące dbania o zdrowie i wprowadzania zmian do swojej codzienności spotykają się z coraz większym zainteresowaniem, również tutaj w programie. Jako społeczeństwo wydaje mi się, że zaczynamy odkrywać, że to, jak się czujemy, zależy w ogromnej mierze od nas samych i każdego dnia sobie na to pracujemy. I jednym z najlepszych punktów wyjścia do zadbania o siebie jest zrobienie badań i stopniowe zmienianie nawyków. Dlatego zaprosiłam do siebie po raz drugi osteopatkę i specjalistkę medycyny funkcjonalnej Karo Domarańczyk, aby zadać jej wszystkie nurtujące mnie biohackingowe pytania. Porozmawiamy o układzie hormonalnym kobiet, o diecie regulującej naszą gospodarkę cukrową, o badaniu mikrobiomu i braniu probiotyków, o które tyle z Was prywatnie często mnie pytało. Poruszymy też temat suplementacji, postu przerywanego i ćwiczeń z obciążeniami. Także jak słyszycie, czeka nas wiele arcyciekawych wątków i naukowych porad. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Karo Domarańczyk. Cześć Karo. Cześć Karo. Miło jest mi gościć Cię po raz drugi. Ja bardzo czekałam na to spotkanie i na ten odcinek i myślę, że wielu naszych wspólnych obserwatorów również, bo od jakiegoś czasu dzielę się różnymi smaczkami i przemyśleniami związanymi z naszą współpracą jakby prywatnie lekarsko. I ten temat zdrowia, biohackingu to jest coś, co coraz większą popularnością się cieszy. I no, jestem mega szczęśliwa, że mogę zadać Ci te wszystkie pytania. Także zaczynamy. Ja jestem mega szczęśliwa, że znowu mnie zaprosiłaś, także bardzo Ci dziękuję. Z Tobą jest konkret, więc ja zacznę od konkretów. Wydaje mi się, że istnieje takie przekonanie, które jest dość powszechne w naszym społeczeństwie. Nie wiem, czy w naszym polskim, czy globalnym, nie mam takich danych, ale że my generalnie nie mamy zbyt dużego wpływu na swoje zdrowie, że pewne rzeczy nam się po prostu przytrafiają, bo mamy słabe geny, albo coś spadło na nas, nie wiem, z naszego środowiska, otoczenia. I w momencie, kiedy coś nam dolega, oczekujemy, że jakaś osoba trzecia, zazwyczaj lekarz, powie nam, co to jest, przepisze nam jakiś lek i on zrobi za nas robotę i będziemy już na zawsze zdrowi. Co na to mówi medycyna funkcjonalna? Przede wszystkim mamy też takie pojęcie obecnie jak epigenetyka, a propos tego, co powiedziałaś, że możemy zrzucić na geny, więc okazuje się, że geny ulegają zmianom przez całe nasze życie. 85% mamy wpływu na to, w jaki sposób one się będą zachowywać, więc to jest już dobra wiadomość, że mamy wpływ. Jeśli chodzi o medycynę funkcjonalną, to w nurcie, której ja pracuję, to mówi ona o tym, że przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego to zdrowie nie domaga i że nikt tej roboty za nas nie zrobi, że tak specjalista medycyny funkcjonalnej, specjalista medycyny może nam pokazać drogę, może nam pokazać ścieżkę, pokazać, co zmienić, pokazać, gdzie jest ta przyczyna najpierw, na co chcemy oddziałać. Natomiast tą robotę na poziomie zmian w stylu życia, w odżywianiu, w ćwiczeniach, w relacjach z ludźmi, to zależy tylko od nas i to my musimy tą zmianę podjąć. No właśnie, bo z jednej strony takie podejście przywraca nam z powrotem tą sprawczość, ale z drugiej strony pokazuje, że no niestety pracę musisz włożyć ty. I chyba właśnie to nasze ludzkie nadal lenistwo sprawia, że jesteśmy jednak oporni wobec wprowadzania tylu zmian. Bo jak teraz sobie myślę o tym, co zmieniłam w ostatnim czasie, to była moja decyzja o tym, żeby włożyć w to wysiłek. No wszystko, co nowe, wszystko, co jest zmianą, jest dla nas trudne, uciążliwe, no i nam się po prostu po ludzku nie chce.
Ale czy pokusiłabyś się o takie stwierdzenie, że wprowadzenie tych zmian, oczywiście dostosowanych do potrzeb, zmian lifestyle'owych, życia codziennego, jest potrzebne każdemu? Tak, zdecydowanie tak. I myślę, że to nie jest tak, że wszystkim się nie chce, bo ci pacjenci, z którymi ja pracuję i którzy do mnie przychodzą, są często też już gdzieś tak niedomagającym też stanie zdrowotnym, albo coś im tak nie pasuje, mają objawy, które im przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu, że są bardzo zmotywowani, żeby coś zmienić na własną rękę i mają też świadomość, że to oni muszą podjąć tą pracę. Ja zawsze zadaję pytanie pacjentom na koniec wywiadu, czego ode mnie oczekujesz, czego ten pacjent ode mnie oczekuje. I nikt mi nie mówi, że oczekuje, że ja zrobię tą robotę za tego pacjenta. Więc myślę też, że to się zmienia, że to się mocno zmieniło w trakcie pandemii, gdzie poczuliśmy, że to my musimy brać większą odpowiedzialność za siebie i za swoje zdrowie, że też ten kontakt ze specjalistami jest w jakiś sposób ograniczony. Też ja prowadzę konsultacje online z medycyny funkcjonalnej i to nie jest tak, że ktoś do mnie przychodzi, tak jak w przypadku osteopatii, i ja wykonuję pracę manualną, tylko ja w przypadku medycyny funkcjonalnej pokazuje drogę, daje protokół leczenia, który pacjent później według niego musi postępować, żeby doszło do tych zmian, żeby te symptomy, które tak przeszkadzają, zniknęły finalnie. Ale to, co powiedziałaś, to jest chyba właśnie kwintesencja, że często musi być z nami tak źle, już jest nam tak niekomfortowo, że jesteśmy gotowi zrobić wszystko, żeby sobie ulżyć. I to też jest znowu o ludzkiej naturze, że no gdyby coś nie było z nami nie tak, w cudzysłowie, bo oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz mówić, że coś jest z nami nie tak, to byśmy nie sięgali po te pomoce, wsparcia i koła ratunkowe. Tylko mi też przychodzi na myśl taka obserwacja i też to jest trochę taka autoobserwacja, że wielu z nas, powiedzmy, nie ma żadnych większych schorzeń, większych chorób towarzyszących, też termin popularny w ostatnich latach, i nie bierze żadnych leków, tak, nie zostało z niczym zdiagnozowanych, w związku z tym nie wydaje im się, że jest potrzeba jakiejkolwiek zmiany. Co więcej, bardzo często te osoby odczuwają jakiś rodzaj dyskomfortu, tylko nie wiem, jak to się stało, że my w XXI wieku zaakceptowaliśmy fakt, że coś nas boli. Albo że mamy zły nastrój, albo że mamy wzdęcia, albo że czujemy się osłabieni. Że zapomnieliśmy o tym, że to zdrowie, poczucie witalności jest dostępne, powinno być osiągalne i odczuwalne przez każdego. Tak, myślę, że masz częściowo rację w tym, że nie zgłosimy się do kogoś, dopóki nie będzie nam bardzo źle. Natomiast uważam, że to też się zmienia i tutaj szapoba w stronę również części moich pacjentów, którzy przychodzą profilaktycznie, że nie mają na razie aż takich symptomów, które by im bardzo przeszkadzały. Natomiast chcą profilaktycznie zadbać o swoje zdrowie, więc ta prewencja, ona się dzieje. I znowu myślę, że to się zmienia z roku na rok. Ja pracuję 9 lat i obserwuję tą zmianę w bardzo dużym stopniu. Też wierzę w to, bo też tak było u mnie, przyznaję. I nie wiem, czy pamiętasz, jak spotkałyśmy się na kawę, to ja powiedziałam ci, że absolutnie nic mi nie jest i że ja bym chętnie do ciebie przyszła właśnie profilaktycznie, ale jest jedna rzecz, która mnie niepokoi i jest to moja cera. I to jest trochę chyba o tym, że nasz organizm nam sygnalizuje w jakiś taki mały sposób, dostatecznie długo, że coś jest nie tak, no aż my załapiemy, że warto jakąś zmianę wprowadzić, bo my też chyba zaakceptowaliśmy to, że często mamy problemy z cerą, bierzemy różnego rodzaju specyfiki punktowo i wydaje nam się, że taka już jest nasza uroda, a to jest sygnał od wewnątrz, że coś jest nie tak. I to było piękne, kiedy siedziałyśmy i ty powiedziałaś: to są twoje jelita. I ja wtedy mówię: wow, skąd ona to wie? No i potem oczywiście po nitce do kłębka okazało się, że tak, i też o jelitach za chwilę porozmawiamy, ale
chyba warto jest przyglądać się swojemu ciału i tego właśnie słuchać. Natomiast drugą rzeczą, którą też pamiętam z tego naszego pierwszego spotkania, to było to, kiedy powiedziałaś, że pracujesz z pacjentami przy różnych schorzeniach metabolicznych, co jest często powiązane ze stanami lękowymi, ze stanami depresyjnymi. I ja też wtedy otworzyłam szeroko oczy i pomyślałam sobie, czemu wszyscy nie wiedzą o tym i nie rozmawiają o tym, że to, że czujesz się, twój nastrój jest obniżony, to, że chodzisz smutny albo nie masz siły, wynika z twojego ciała i możesz to zmienić. I super, że wiesz, że są takie osoby jak ty, które o tym więcej mówią i że zaczynamy mieć większą świadomość tego, że praca z ciałem może nas uleczyć, no bo w końcu ciało, umysł, duch, prawda? Dokładnie tak. Wiesz co, myślę, że znowu masz rację, jeśli chodzi o wiele rzeczy, natomiast zwróć uwagę, że my też jesteśmy przebodźcowani, mamy tyle bodźców na co dzień i często to nas zabiera nam tą uwagę od naszego ciała i od tych wszystkich sygnałów, które to ciało nam daje. My nawet nie mamy czasu pochylić się nad tym, że jest nam z czymś niewygodnie. Tak samo jak ty mówisz o tej cerze, tak? Ona trochę niepokoi, ale z drugiej strony, wiesz, jest praca, są relacje, są projekty, są ambicje. I dopóki właśnie często nie dojdzie do takiego załamania, kiedy faktycznie albo ktoś wpadnie w jakiś trudny stan emocjonalny, albo będą cały czas te biegunki, wzdęcia, które doprowadzą do tego, że nie będzie ktoś mógł na co dzień funkcjonować, będzie to przeszkadzało chociażby właśnie w pracy, w relacjach, czy będzie miał takie bóle głowy. I wtedy dopiero rzeczywiście zwracamy uwagę, halo, ciało się odzywa, tak? I może faktycznie trochę o nim zapomniałam. Pierwszą rzeczą, z tego co wiem, kiedy w ogóle zaczynasz pracę z kimś, to jest wysłanie ludzi na badania. I to jest chyba apel, który należy powtarzać cały czas wszystkim zawsze, żeby się regularnie badać. Tylko chyba ważne jest to, żeby badać się z głową. Bo my często idziemy na takie badania rutynowe. Ja tak robiłam na przykład wielokrotnie, że szłam na badania, robiłam jakieś tam podstawowe rzeczy plus powiedzmy witaminy, których wiedziałam, że może mi brakować z uwagi na wybory dietetyczne. Stwierdzałam, że wszystko jest w normie. Zamykałam wyniki i żyłam sobie dalej bez zmian przez kolejny rok. I właśnie ty mi uświadomiłaś, że warto jest te badania mimo wszystko omówić z ekspertem, popatrzeć na to, jak te wszystkie rzeczy są powiązane. Co możemy wyczytać z potencjalnie dobrych wyników badań, na przykład u kobiet, czego nie wychwycimy gołym okiem jako osoba, która po prostu stwierdziła, że wszystko jest w normie. Co często wychodzi pacjentkom? Bo myślę, że można trochę tutaj pogeneralizować. Myślę, że można, jeśli się zagłębimy, wiesz, w zmiany metaboliczne. Natomiast co to oznacza w normie? Mamy zakresy referencyjne, jeśli chodzi o badania, które właśnie, tak jak ty mówisz, ze swojego doświadczenia, odczytujemy, że one są, te wyniki w zakresach referencyjnych, to znaczy, że jest ok. Natomiast zakresy referencyjne, zwróćmy uwagę, że są bardzo szerokie. I jest też ku temu powód, tak? One też oddziałują na siebie wzajemnie, czyli na przykład poziomy witaminy B12 nie odczytujemy tylko z poziomu witaminy B12, tylko odczytujemy z homocysteiny, z niektórych parametrów morfologicznych, więc na to trzeba zwrócić uwagę i od tego jest specjalista, żeby to zinterpretować też względem właśnie stanu zdrowia pacjenta, bo to jest potrzebny wywiad, bo jeśli pacjent wykazuje na przykład CRP, czyli marker stanu zapalnego we krwi, nie jest wysoki, ale jest znowu, wróćmy do tej homocysteiny, ona podwyższona i pomimo, że jest jeszcze nawet w zakresach referencyjnych, ale tak naprawdę patrzymy, gdzie my chcemy celować w tą homocysteinę, to będzie nam pokazywało, ten stan zapalny jest podniesiony, tylko na innych poziomach, na poziomie tkankowym czy na poziomie międzykomórkowym. Więc to specjalista jest od tego, żeby interpretować wyniki, a nie my, no bo to jest tak samo jak ja nie jestem w stanie podejść do pianina i sobie na nim zagrać, bo się na tym nie znam. Albo no, wkręcić żarówkę może tak, ale wiesz, naprawić kolanka w zlewie. To jest dokładnie taka sama zasada. Więc my nie jesteśmy od tego, żeby te wyniki czytać. One są potrzebne
potrzebna jest ich interpretacja. Mhm. Tak jak powiedziałam, względem historii pacjenta, dlatego jest potrzebny ten obszerny wywiad, względem innych parametrów, dopasowanie ewentualnie dodatkowych badań, które są potrzebne. Być może badań obrazowych typu USG, tak? Więc zdecydowanie nie samodzielna praca i nie diagnoza Google. A jest to takie kuszące. Taki dostęp do wiedzy w internecie. Aż się prosi, żeby stać ekspertem we wszystkim. Prawda? No, nie bez kozery my studiujemy latami medycynę i tak jak każdy, tak jak mówię, studiuje w swojej branży, to jest dokładnie taka sama zasada. Pracujesz, tak jak mi mówiłaś, głównie z kobietami. Ja też z rozmów, z obserwacji, bo jakby świat zdrowia też bardzo mnie po prostu ciekawi, słyszę coraz częściej o problemach hormonalnych, o problemach z tarczycą. Mi samej wyszły nieoczekiwane rzeczy w ogóle w wynikach badań. Czy kobiety zawsze były tak podatne, zawsze miały takie problemy z hormonami? Czy to też jest jakaś kolejna cywilizacyjna choroba, że my jesteśmy tak rozregulowane? I dlaczego nam się to przytrafia częściej niż facetom? To znaczy, na pewno jest to cywilizacyjna zmiana. My jesteśmy obecnie w trudnym czasie metabolicznie. Przede wszystkim zaburzenia gospodarki insulinowo-glukozowej, które są obecnie epidemią i powodują szereg innych konsekwencji. Kobiety są bardziej narażone na te zmiany, bo mamy bardziej skomplikowaną gospodarkę hormonalną, aniżeli mężczyźni. Mężczyźni są podatni z kolei na inne symptomy, inne zespoły chorobowe. Są po prostu też predyspozycje do danych zmian. Natomiast tak jak powiedziałam, chociażby te zmiany na poziomie insulinowo-glukozowym, zmiany na poziomie hormonów tarczycy i rzeczywiście są to obecnie bardzo, bardzo powszechnie panujące zmiany dolegliwości, z którymi sobie nie radzimy w jakiś sposób ze względu na zmiany chociażby z poziomu mikrobiomu, ekspozycję na różnego rodzaju stresory, ksenobiotyki, antybiotyki i wszystkie ilości toksyn. Także no, nie żyjemy w łatwym świecie dla naszego zdrowia i to później skutkuje tym, że następują zmiany właśnie na poziomie hormonalnym chociażby. A powiedz mi, jak to się może objawiać, jeżeli nie zrobiliśmy badań, ale czy w naszym życiu codziennym możemy dostrzec, że hej, może to jest coś związanego z hormonami, warto się zbadać? Jakby jak nam to sygnalizuje często nam, kobietom, ciało? Czy przede wszystkim trochę to, o czym wspomniałaś, czyli nastrój. Nastrój będzie już tym wskaźnikiem, że jeśli zbyt długo chociażby jesteśmy smutne albo rzeczywiście pojawiają się jakieś stany lękowe, stany depresyjne, to już jest wskaźnik do tego, żeby może sprawdzić poziomy tarczycy, bo szeroko obecnie występująca niedoczynność tarczycy objawia się między innymi spadkami nastroju. Oprócz tego na pewno zmiany skórne, tak? Czyli to, że o tym się chyba już trochę coraz częściej mówi, że zmiany w okolicach żuchwy to są zazwyczaj takie zmiany hormonalne, ale też chociażby w obszarze jamy brzusznej pytanie, gdzie nam się zbiera tkanka tłuszczowa. Pewne rodzaje odkładania się tkanki tłuszczowej będą wskazywały na to, że bardziej jest to problem na poziomie hormonalnym, a nie chociażby na poziomie żołądkowo-jelitowym. Więc ciało nam daje cały czas wskazówki. I znowu to też nie my jesteśmy od tego, żeby je odczytywać. Oczywiście super, że my teraz o tym rozmawiamy i dotrzemy do jakiejś grupy ludzi, że może to światełko się pojawi w takich nieoczywistych rzeczach, jak na przykład w spadkach nastroju. Natomiast no też ciężko jest być w pełni zawsze świadomym. No, trzeba być po prostu świadomym swojego ciała. Jeśli coś nagle zaczyna przewlekle odchodzić od normy, czyli ten spadek nastroju jest długi, albo rzeczywiście ta sylwetka zaczęła inaczej się układać, albo nastąpił gwałtowny spadek wagi, albo rzeczywiście ta tkanka tłuszczowa narasta w pewnych obszarach, w obszarze dolnego brzucha chociażby, to jest to sygnał, że może warto się skonsultować ze specjalistą. Ale też często
dostaje się diagnozy, nie wiem, niedoczynności tarczycy, nadczynności czy choroby Hashimoto i wiele osób po prostu dostaje serię leków, hormonów i nie idzie za tym żadna rekomendacja zmian w życiu codziennym. I ja wtedy myślę sobie, hej, ale to tak nie może być. Nie może być tak, że jesteśmy teraz skazani na te leki. Wierzę, że jest jakieś inne rozwiązanie. I zatem pytam Ciebie, czy my swoimi zmianami na poziomie stylu życia możemy sobie te hormony wyprowadzić i pozbyć się tej diagnozy, tak? Jakby po prostu żyć w zdrowiu i mieć dobre wyniki? W medycynie funkcjonalnej mówimy, że to nie jest diagnoza tak naprawdę, bo to nie jest diagnoza przyczyny. To jest naklejka, to jest diagnoza na poziomie opisania Twoich symptomów. Mhm. Tak? Czyli Hashimoto to jest zespół jakichś objawów. Niedoczynność tarczycy to jest zespół objawów. Insulinooporność to jest zespół objawów, za którymi stoją wszelkiego rodzaju zmiany w organizmie. Przede wszystkim zmiany na poziomie stanu zapalnego, zmiany na poziomie mitochondrialnym, zmiany na poziomie mikrobioty jelitowej. Więc to nie jest tak, że my jesteśmy, słyszymy tą diagnozę Hashimoto i to oznacza, że tak jak mówisz, my już musimy z tym żyć i musimy żyć z tym na lekach. Nie. Przede wszystkim trzeba dojść do tego, co striggerowało te symptomy. Jak doszło do tego, że w ogóle te dolegliwości się pojawiły w tym organizmie. Więc na to pytanie sobie trzeba odpowiedzieć. A powtórz mi jeszcze pytanie, które padło wcześniej. Czy potem różnymi sposobami związanymi ze stylem życia możemy sobie to wyprowadzić? Jak najbardziej, bo tak jak powiedziałam, mamy cały poziom nowej nauki, którą jest epigenetyka i to od nas zależy, jak będzie dochodziło do tej ekspresji genów, do ich zmian. Więc zmianami na poziomie odżywiania, zmianami na poziomie aktywności fizycznej, zmianami na poziomie zarządzania stresem, my będziemy oddziaływać na parametry fizjologiczne bezpośrednio, które też wcześniej doprowadziły do tego, że jesteśmy w takim, a nie innym miejscu zdrowotnie. Więc leki też czasami oczywiście są jak najbardziej potrzebne, żeby dać ten pierwszy taki boost, tak? Dać tą pierwszą możliwość zmiany, albo żeby wyprowadzić pacjenta w ogóle do takiego momentu, kiedy on jest na tyle zmotywowany, żeby działać dalej i szerzej. Natomiast leki bardzo często nie oddziałują na przyczynę, tak? Czyli one stan zapalny, o którym wspomniałam, na poziomie przyczyny tego stanu zapalnego musimy działać i podejmować leczenie. Czy jest to też leczenie mikroskładnikowe, oddziaływanie na niedobory mikroskładnikowe, pierwiastkowe, mineralne. Więc diagnoza przyczyny zawsze. Wymieniłaś kilka obszarów, w których można działać i też sobie je wszystkie wypisałam i pomyślałam, że miło będzie je pokrótce omówić, bo tak dochodzę do wniosku, zadając Ci każde kolejne pytanie, że każde z nich mogłoby być osobnym tematem na podcast, który zgłębiamy i omawiamy, więc żeby też po prostu, jak ja to lubię, zrobić taką pigułkę, zajawkę tematu, to po prostu przejdę dalej i choć chciałam zacząć w ogóle od tematu odżywiania i od kilku pytań, które mnie nurtują, to jest pewna rzecz, od której od niedawna zaczynam każdy swój dzień, a mianowicie płukanie ust olejem. I powiem Ci szczerze, uwielbiam to. Jakbyś mogła nam powiedzieć, dlaczego warto płukać usta olejem, jakim olejem i dlaczego to brzmi dziwnie i co się z tym olejem potem dzieje, jak już sobie popłuczemy te usta. To jest w ogóle metoda ajurwedyjska, stara jak ajurweda i ma za zadanie oczyszczenie jamy ustnej z tych bakterii, które się nagromadziły nocą w pozycji leżącej, więc my de facto dbając w ogóle o poziom jamy ustnej, o jej higienę, dbamy jednocześnie o nasz mikrobiom jelitowy, stąd to płukanie olejem jest taką bardzo łatwą metodą do zarządzania, do leczenia na przykład dysbiozy jelitowej, do wprowadzania tej eubiozy właściwej. Jaki olej? Mówi się, w ajurwedzie się używa też słonecznikowego. Ja zalecam pacjentom olej kokosowy ze względu na to, że ma najsilniejsze właściwości antybakteryjne. I po przepłukaniu tych ust przez kilka minut po prostu ten olej wypluwamy.
i ten olej wypluwamy i jeszcze najlepiej czyścimy sobie język, żeby faktycznie oczyścić z tych niekorzystnych bakterii, które się nagromadziły. I dopiero później myjemy tak. sobie zęby. Tak, i ja też dodam od siebie, że to chyba są takie oczywiste rzeczy, ale może nie. Pierwsza jest taka, że żeby nie, to nie jest oczywiste akurat, żeby nie wypluwać tego oleju do zlewu, tylko do kosza, dlatego że zatykają się rury. I potwierdzam, zdarzyło mi się to wielokrotnie, bo się nie słuchałam dobrych rad, więc naprawdę warto o tym pamiętać. A druga rzecz jest taka, że pijemy po, prawda? Że jakby taki jest sens tego wszystkiego, nie, żeby się pozbyć tych wszystkich zanieczyszczeń z naszej jamy ustnej, a nie je wypić z pierwszą szklanką wody, więc też na przykład u mnie to wymagało takiego no po prostu zamienienia pewnych nawyków, żeby nie sięgać po picie zaraz po przebudzeniu, ale myślę, że to jest jak najbardziej do zrobienia. No i jak już powiedziałam o tej wodzie, no to nie mogłabym się ciebie nie zapytać, dlaczego ta ciepła woda jest nieodzowną częścią życia każdego człowieka, nawet tych, którzy jeszcze o tym nie wiedzą. Ja mogę ci powiedzieć między nami, że po tym, jak zaczęłam pić ciepłą wodę, po prostu jak grzyby po deszczu rosną nowe nawyki moich znajomych, którzy w ogóle nie zachęcani, ale tylko obserwujący to, co ja robię, na początku z lekkim powątpiewaniem, stwierdzili, że to jest po prostu balsam. Więc o co chodzi z tą ciepłą wodą? Przecież wszyscy mówią, pij wodę, nikt nie mówi, że ma być ciepła, a to nagle konkretne zalecenie. Tak, to jest jakiś game changer, bo ja przerabiam to zawsze z pacjentami, którzy przychodzą na kolejną wizytę i mówią, piję ciepłą wodę i w ogóle to zmieniło moje życie. Ciepła woda przede wszystkim będzie nas bardziej nawadniać, nie będzie drenować nam nerek, tak jak zimna woda. Jeszcze do tego ja bym dodała ciepłą wodę ze szczyptą soli, bo sól jest tym, co nas właściwie nawadnia i uzupełnia minerały. Też ta ciepła woda z rana będzie pomagała nam oczyścić jelito grube właściwie. I to też jest sytuacja, w której kiedy wyobraźmy sobie nasz żołądek jako taki rozgrzany garnek, więc jeśli wlejemy do niego zimną wodę, no to on, prawda, będzie reakcja niekoniecznie korzystna. Więc jeśli wlewamy do tego rozgrzanego żołądka tą ciepłą wodę, to ten organizm jest w stanie sobie zbalansować te procesy. Podobnie jest zresztą z ciepłym jedzeniem, tak? Nie jedzeniem, czy w ogóle nie piciem zimnych napoi. Tutaj bym raczej szła z kolei w kierunku medycyny chińskiej i odsyłała do Twoich podcastów z Karą Góralską, bo ona na pewno o tym tam mówi więcej. Odsyłamy. I tutaj medycyna chińska w ogóle nam mówi więcej o tego typu zaleceniach. Także smutna informacja dla wszystkich fanów lemoniady i lodów. Oczywiście to nie znaczy, że nie można ich nigdy, przenigdy zjeść i wypić, ale nasz organizm nie jest taki szczęśliwy, niestety. Tak, nagromadza się tak zwany zimny śluz, nagromadzają się te niekorzystne bakterie, grzyby, drożdżaki w jelitach, których no nie chcemy. Wspomniałaś też przy okazji płukania olejem, że to wpływa dobrze na nasz mikrobiom. No właśnie, ten mikrobiom jest takim dosyć wiodącym wątkiem w ogóle, jeżeli rozmawiamy o zdrowiu i też w moim życiu, bo jak wiesz, stosuję nadal jeszcze probiotykoterapię. I dostaję też bardzo dużo pytań na temat tego, co to jest i ludzie często, nie wiem, po prostu wchodzą do internetu, szukają sobie jakichś gotowych zestawów probiotyków. No jakby nie jestem na tyle kompetentna, żeby się powiedzieć na ten temat, ale z tego, co słyszałam, jednak probiotykoterapia powinna być do nas dopasowana. Więc o co chodzi z badaniem właśnie mikrobiomu pod kątem probiotykoterapii? Ty mi to poleciłaś i dlaczego warto to zrobić i dlaczego warto też zainwestować większe pieniądze, no bo do tego to się sprowadza, zarówno w badanie, jak i właśnie w taką probiotykoterapię, którą ktoś nam zaleci, aniżeli próbować po prostu kupować gotowe probiotyki, nie wiem, w aptece czy w jakiejś firmie suplementowej. To jest tak jak z antybiotykiem. Antybiotyku nie przepisalibyśmy sobie sami, po prostu nie wzięli pierwszego lepszego z apteki. I dokładnie jest tak samo z probiotykami. My o probiotykach wiemy stosunkowo niewiele tak naprawdę jeszcze, bo to jest dosłownie kilkanaście lat pracy nad rozwojem mikrobiologii może 30, natomiast jest to stosunkowo cały czas nowa gałąź medycyny.
I probiotyki mogą totalnie bardzo korzystnie oddziałać, jeśli są celowane, tak samo jak antybiotyk, tak? Będą oddziaływać na przepuszczalność jelita, będą regulować apetyt, łaknienie, będą działać ochronnie. Także tych zastosowań pozytywnych jest bardzo wiele, natomiast muszą być dobrane albo przez specjalistę faktycznie na podstawie, czasami wystarczy na podstawie szeregu objawów, albo tak jak wspomniałaś, na podstawie badań mikrobiologicznych, na oznaczenie konkretnych szczepów bakterii, ich skolonizowania, tego na jakim poziomie występuje dysbioza, czyli dysbalans na poziomie tych bakterii. A dlaczego warto w to zainwestować w XXI wieku? Bo generalnie 96% społeczeństw wysoko rozwiniętych ma dysbiozę jelitową. I tutaj odnosimy się znowu do tego, co powiedziałyśmy kilka minut wcześniej, że żyjemy w trudnych czasach dla naszego zdrowia, czyli zarówno stres psychoemocjonalny, zarówno właśnie antybiotyki o szerokim spektrum, one będą bardzo zaburzać naszą mikroflorę jelitową. Więc każdy, niestety większość z nas zazwyczaj ma tą florę wyjałowioną, czyli niedobór tych dobrych bakterii, aniżeli odwrotnie. Jest to też związane z zasadami higieny i w trakcie pandemii też już są badania, które pokazują, że jeszcze bardziej się nasilił ten problem wyjałowienia mikroflory ze względu na wszystkie sanitizery, tak, których używamy. Natomiast też te tak samo badania muszą być dobrane przez specjalistę. W sensie możemy sobie, każdy może pójść i zrobić taki podstawowy zestaw badań na oznaczenie bakterii i drożdżaków, natomiast specjalista dobiera, czy na przykład są potrzebne jeszcze do oznaczenia tak zwane markery zapalne, właśnie na oznaczenie przepuszczalności tego jelita, czy ściana komórkowa jelita nie jest zaburzona, co będzie doprowadzało do przejścia tego stanu zapalnego z jelita do stanu zapalnego ogólnoustrojowego. Także znowu tutaj nie doktor Google, tylko specjaliści. Ja mogę powiedzieć, żeby przekonać większe grono osób, że chociaż to też jest taka, może to jest taki smutny wniosek, że te objawy fizyczne, kiedy po nas widać, że coś jest nie tak, najbardziej nas motywują, aniżeli te, które są po prostu dla nas i wprowadzają nas w taki dyskomfort wewnętrzny, ale to myślę, że osobna jakaś filozoficzna tutaj myślę. No, dla mnie to był szok, że rzeczywiście ja rzucam, że to było 10 dni. Po 10 dniach od rozpoczęcia tej probiotykoterapii, która tam trwa łącznie pół roku, zniknęło 3/4 jakieś pryszczy czy niedoskonałości z mojej buzi, z którymi borykałam się przez lata. I dla mnie to był szok. Ja stwierdziłam, że to jest w ogóle niemożliwe, że to było tak proste, a tak trudne do finalnie zweryfikowania, ale też ukłony w twoją stronę, bo to była pierwsza rzecz, jaką mi powiedziałaś, jak się zobaczyłeś. No i bo ja po prostu się tym zajmuję, tak? Stąd wiedziałam i tak jak mówię, od tego są specjaliści. Natomiast też tutaj nie dawajmy za dużo obietnic wszystkim słuchaczom, że dla każdego będzie to działało po 10 dniach, bo zazwyczaj probiotykoterapia, żeby faktycznie wykazała jakiś impact, to są średnio 3 miesiące. 3 do 4 miesięcy tak się zakłada, tak się ostrzega pacjentów, że tyle może to trwać, ale oczywiście to są kwestie osobnicze, tak? I tak jak w twoim przypadku zadziałało to o wiele szybciej i też jest taka możliwość, a u innego pacjenta zadziała dopiero po 6 miesiącach, tak? Zależy oczywiście też od stopnia zaawansowania tej dysbiozy, więc to wszystko ma kolosalny wpływ. Myślę, że też warto dodać, że równolegle z probiotykoterapią ja też stosowałam się do licznych zaleceń innych i to już od 2 miesięcy wstecz i też myślę, że ten mój punkt startowy nie był taki krytyczny, więc naprawdę wszystkie ręce na pokład weszły latem i potem, kiedy dołączyły do tego probiotyki jesienią, to myślę, że mój organizm po prostu był już częściowo zregenerowany, więc masz rację, to tak zabrzmiało zbyt pięknie, że po prostu siedzimy sobie na kanapie z chipsami z probiotykami. Tak, i wszystko zaczyna działać i mamy efekty. No, to rzeczywiście brzmi zbyt idealnie. Także no, trzeba włożyć pracę na przeróżnych płaszczyznach, ale miło też dorzucić do tego probiotyki, które są do nas dopasowane.
Tak, zwłaszcza, że to, co mówisz, ta praca, którą włożyłaś wcześniej, protokół, który ja robię dla pacjentów i który też dla ciebie był stworzony, on ma za zadanie, przede wszystkim to podejście ma za zadanie chociażby wyrównać poziom mikrobioty jelitowej. To nie jest tak, że my sobie możemy wziąć same probiotyki i tak jak mówisz, siedzieć z paczką chipsów. No nie da rady w ten sposób. To jest wielotorowe leczenie, więc zwiększenie puli kwasów tłuszczowych, zwiększenie ilości błonnika, który będzie właściwie odżywiał te bakterie, zmniejszenie ilości podaży węglowodanów, niekorzystnych węglowodanów, tak? Ten balans na poziomie makroelementów i mikroelementów, wyrównanie pierwiastkowe, wyrównanie niedoborów. To wszystko będzie wpływało na tą gospodarkę jelit i później rzeczywiście na to można dorzucać wtedy probiotyki, które będą mogły nam dokolonizować te bakterie właściwie. Wzbogacić, zdywersyfikować też tą florę bakteryjną. Pięknie wymieniłaś wszystko to, o co miałam zapytać i tak obiecywałam, że zacznę od odżywiania, ale nadal przychodzi mi jakaś nowa myśl i tym razem są to suplementy. Czy ty jesteś zwolenniczką suplementacji? Czy istnieje suplementacja dla każdego? Czy to jest część dochodzenia do zdrowia? Czy to jest nawyk, który powinien nam towarzyszyć przez całe życie? Jakie jest twoje nastawienie do supli? Zawsze pytanie po co? W medycynie funkcjonalnej zadajemy pytanie dlaczego, po co? Mhm. Więc po co my mamy brać te suplementy? Czyli jeśli pacjent do mnie przychodzi w trakcie leczenia, to on dostaje różne preparaty mikroskładnikowe, które mają za zadanie w danym momencie go wyleczyć. Często dostaje tak zwany koktajl mitochondrialny, czyli to jest pula preparatów, które będą oddziaływać na poziom mitochondriów. Nie chodzi o to, że my mamy całe życie być na suplementach, natomiast faktycznie żyjemy znowu w tak trudnych czasach, że są okresy w życiu, kiedy do tych konkretnych witamin czy pierwiastków trzeba będzie wracać, tak? Jest część rzeczywiście takich suplementów, które teraz są zalecane, żeby brać właściwie cały czas. Są to głównie kwasy omega-3 i jest to magnez. Magnez jako główny kofaktor produkcji energii w mitochondriach. I kwasy tłuszczowe, które działają przeciwzapalnie, działają też przeciwbólowo przy okazji, ale mają już taki szereg sprawdzonych zastosowań, są bardzo szeroko opisane w tym momencie w nauce. Więc rzeczywiście to są takie uniwersalne suplementy, które można brać na własną rękę, ale generalnie tych suplementów nie bierzemy na własną rękę, bo znowu, najpierw one muszą być dobrane na podstawie badań. Czyli my, jeśli jest zima i stwierdzamy, że chcemy sobie brać witaminę D3, to oznaczmy najpierw tą witaminę D3, bo może się okazać, że my wcale nie mamy niedoborów. Ta witamina D3 u nas jest na poziomie 60+, i to znaczy, że jest okej. A może faktycznie się okazać, że ten poziom jest tak drastycznie niski, że jest nam potrzebna też konkretna dawka. Tak? Tak samo z żelazem. Generalnie żyjemy w czasach epidemii niedoborów żelaza, natomiast jeśli my bez badań sobie stwierdzimy, bo na przykład nie jemy mięsa, to wezmę żelazo i weźmiemy sobie preparat żelaza, a się okazuje, że ferytyna jest wcale na dobrym poziomie, to możemy sobie bardzo poważnie zaszkodzić. Tak samo jak z probiotykami, jeśli są niedobrane prawidłowo, możemy sobie zaszkodzić. Tak samo jest z suplementami. A jeśli chodzi o źródło supli, to też polecasz zawsze skonsultować to z osobą, która nam przepisuje konkretną witaminę, dajmy na to, czy możemy sami jakby poruszać się po tym świecie suplementów, bo też jest bardzo dużo producentów. Myślę, że to jest rynek w Polsce, który bardzo prężnie się rozwija, my chętnie te suple kupujemy. Z tego, co słyszałam, w ogóle przodujemy w Europie, jeśli chodzi o konsumpcję supli. Tak jest. Czy to źródło też jest ważne? Czemu, jak to weryfikować? Komu i czemu ufać? Źródło jest bardzo ważne. Jest ważna galenika, czyli ten sposób, w jaki powstaje dany suplement, tak samo jak z lekami. Tak? Więc ma to ogromne znaczenie. Tak jak mówisz, rynek jest też jest ogromny i powiększający się nieustannie, bo też jest popyt, jest podaż oczywiście. Więc ja mam akurat firmę
bodajże 5 czy 6 firm, na których pracuję od lat i mam te preparaty sprawdzone. Natomiast faktycznie też jest tak, że czasami jest potrzebny jakiś preparat dla pacjenta, którego nie mogę dostać w tej firmie, którą znam, więc wtedy faktycznie ja przechodzę, nie oddaję tego pacjentowi, że a to proszę sobie tam kupić tą berberynę, inozytol, cokolwiek, tylko ja idę i sprawdzam, która firma faktycznie z tych, które są dostępne dla tego pacjenta, na przykład w Polsce do zamówienia, będzie najbardziej odpowiednia. I to ja mam za zadanie sprawdzić tą galenikę, to jaka jest substancja czynna i tak dalej. Więc znowu, pacjent nie musi mieć tej wiedzy, bo dziwne skąd by miał ją mieć. Cudownie. Ja jestem fanką oddawania się w ręce ekspertów, więc myślę, że jak znajdziemy kogoś zaufanego, to jest złoto. I przejdźmy do tego odżywiania, bo bardzo chcę zadać Ci to pytanie, bo też jest to rzecz, która ja po prostu powinnam, wiesz co, powinnam pracować chyba w telezakupach mango, bo ja wszystko nazywam, że odmieniło moje życie po prostu po 10 dniach inny człowiek. I teraz znowu chcę to powiedzieć, że to, co odmieniło moje życie, to były zmiany w moich nawykach śniadaniowych i teraz chyba zrobię taki mały disclaimer pod tytułem, to nie znaczy, że to jest dla wszystkich zmiana do wprowadzenia, bo rozmawiając z różnymi ludźmi, wiem, że są osoby, które jedząc tak jak ja jadłam, czują się fantastycznie. I jest na przykład, nie wiem, moja mama czy moja inna znajoma, która powiedziała, że to jest dla niej najlepsze paliwo i czuje się genialnie. Mowa oczywiście o słodkich śniadaniach w postaci wszelkiego rodzaju owsianek czy innych kasz jaglanych, granoli, jogurtów, owoców, czyli słodkich rzeczy. Ja tak jadłam przez wiele, wiele lat i zastanawiałam się, dlaczego jestem głodna po godzinie, cały dzień myślę o jedzeniu, już po prostu kładę się spać z myślą o tym śniadaniu, a potem po tym śniadaniu nie mogę przestać myśleć o obiedzie. Stwierdziłam, że mam obsesję na punkcie po prostu jedzenia i coś jest ze mną naprawdę nie tak. Po czym porozmawiałam z Tobą, zaczęłam mieć wytrawne śniadanie i jestem nowym człowiekiem. Jakby co tu się zadziało, powiedz mi. Śniadania białkowo-tłuszczowe. Generalnie białko, znaczy śniadanie jest posiłkiem, który powinien najbardziej obfitować w białko, po to, żeby właściwie dać nam taki rzut dopaminowy z rana i żeby dzięki temu właściwie rozkładał się rytm okołodobowy na poziomie hormonalnym. Więc rzeczywiście to białko rano jest szalenie potrzebne, a często no niestety robimy to zupełnie na odwrót. Czyli tak jak mówisz, jakieś owsianki, tego białka właściwie tam nie ma, może jest kilka orzechów. Jest duża podaż węglowodanów, jest duży skok insulinowy i my dlatego mamy później znowu od razu myślimy, tak jak mówisz, o obiedzie. Więc raczej jest taka zasada, że powinno się odwracać, czyli kolacja na śniadanie, czyli na przykład tą rybę, którą byśmy zjedli po południu, to lepiej jest zjeść ją na śniadanie, a z kolei rzeczywiście ostatni posiłek, czy to obiad, czy kolacja, w zależności o której jemy ten ostatni posiłek, powinien być bardziej węglowodanowy i wtedy rzeczywiście może tą owsiankę niekoniecznie z owocami, bo owoców nie jemy po południu, bo będą nam fermentować później i jest taka zasada, że tych owoców po południu nie. Natomiast owsiankę jakąś wytrawną na przykład możemy sobie zjeść na ten ostatni posiłek, bo węglowodany z kolei będą nas usypiać i będą nas wprowadzać w ten stan odpoczynku nocnego. Ja nawet myślę, że można sobie czasem wprowadzić taką słodką kolację, jak tęsknimy, jak nasz mózg trochę tęskni za tymi śniadaniami. Ja tak miałam właśnie w tym takim okresie przejściowym, że raz na tydzień maksymalnie robiłam sobie słodką kolację, tylko no właśnie to były owoce, one nie były co prawda surowe, tylko na przykład to były upieczone jabłka i to mnie bardzo satysfakcjonowało, ale też takim dużym przełomem, który ja zobaczyłam u siebie, to było to, że właśnie wprowadzając paradoksalnie te wytrawne białkowe śniadania, miałam mniejszą ochotę na słodycze i finalnie nie było w ogóle przestrzeni na słodki posiłek w ciągu dnia, nawet na jakąś słodką przekąskę, jakby kostka gorzkiej czekolady czy kawa z mlekiem owsianym, to było dla mnie już maksimum potrzeb na słodycze i to też jest, myślę, dobry objaw chyba, jak mamy zbyt duże łaknienie na słodkie, na słone, to też jest sygnał, że coś jest nie tak. Węglowodany napędzają potrzebę na inne węglowodany. I jeśli brakuje nam tego białka w diecie, to my będziemy cały czas te hormony, też leptyna, grelina, czyli te hormony apetytu
nasycenia będą działać w dysbalansie. Tłuszcze, które są też bardzo dużym źródłem energii. Jeśli mamy właściwą podaż tłuszczy, to też i właściwy rozkład posiłków, nie jemy za często, to rzeczywiście możemy też częściowo czerpać na bieżąco tą energię z tłuszczów, tak, z ketonów. Więc wszystko się rozbija o balans, o rozkład makroelementów, białek, tłuszczy, węglowodanów i też o to, co w jakich porach jemy. Też chyba przez lata, może do tej pory tak jest, wiele osób bało się tłuszczu i myślę, że wiele kobiet zrobiło sobie sporo szkód i taka dieta siała po prostu spustoszenie, jeśli chodzi o nasze hormony. Ja też miałam w swoim życiu taki epizod, szczególnie jak w kontekście diety roślinnej była taka moda, teraz mówię, że była, no może nadal są takie środowiska, osoby na właśnie high carb, low fat. I ja pamiętam czasy, kiedy przyjeżdżałam do domu rodzinnego i moja mama wlewała oliwę na patelnię i ja mówiłam, mamo, co ty robisz? Przecież to nas wszystkich zabije po prostu. To śmieję się, ale to jest trochę przerażające. I teraz jest mi szkoda tej starej Karo, która robiła sobie krzywdę, a chyba warto podkreślić, że te tłuszcze są ważne. Jakby też, jakbyś mogła tak jeszcze nam przypomnieć, dlaczego te tłuszcze są tak istotne dla kobiet? Tłuszcze to w ogóle jest, wiesz, okay, temat osobny. Natomiast, tak jak powiedziałam, odpowiadają w bardzo dużym stopniu za ten balans hormonalny. Przede wszystkim też odżywiają nasze jelita, odżywiają mikrobiom kwasy tłuszczowe, więc one będą cała szalenie ważne dla całego ekosystemu żołądkowo-jelitowego. Będą miały wpływ na enzymy trawienne tak samo. I to, co mówisz, że dieta niskotłuszczowa swego czasu, tak samo dieta, w której zabieraliśmy sobie sól, bo nagle się zaczęło mówić, że sól jest zła, bo od soli można dostać zawału serca. I teraz żyjemy też w społeczeństwie, które jest niedoborowe w sól. A sól jest, niedobory soli to są, tak samo jak mówiłyśmy troszkę o tych objawach z organizmu, o tych pierwszych takich czerwonych lampkach, tego spadku nastroju, czy jakichś zmian w cerze, to niedobory soli na co dzień są bardzo powszechne i chociażby właśnie niedobory energii, a jakiś brain fog, tak, czyli ta mgła mózgowa, która się pojawia, spadki koncentracji, one często wynikają z niedoborów soli. I na szczęście znowu zaczyna się to zmieniać, bo to jest tak, jak jest z trendami, wiadomo, tak? Pojawia się dieta niskotłuszczowa, wszyscy się boją tłuszczu. Najpierw wszyscy mówią, pij mleko, będziesz wielki, to wszyscy piją mleko, a później się okazuje, że nie pij mleka, bo będzie ci jeszcze gorzej i będziesz tracił ten wapń z kości, a nie go zyskiwał, tak? Także znowu trendy i trendy versus nauka. Oj, niestety. I też zawsze się śmieję, jak ktoś się powołuje na jakieś badania, to myślę sobie, że na wszystko są badania. Jakby jeżeli chcemy mieć badania z jakimś wynikiem, tylko po to, żeby powiedzieć, że są badania naukowe i nie robić większego researchu, co tam się rzeczywiście wydarzyło w tym procesie, to nie jest to już argument, wydaje mi się, w dzisiejszych czasach, gdzie po prostu te badania są na każdy, żeby poprzeć każdą tezę. Podsumowując to, co powiedziałaś, tłuszcz jest super, sól jest super, jedyna rzecz, która jest nie super, to jest cukier, prawda? Prawda, zwłaszcza ten przetworzony. W sensie, oczywiście taki cukier z owoców, czy generalnie węglowodany, wszystkie makroelementy są nam potrzebne. Tylko znowu pytanie, w jakich proporcjach? Tak. A żyjemy w czasach, kiedy mamy dietę bardzo wysoko węglowodanową, ubogą w tłuszcze i często ubogą w białka. Też dieta zbyt wysokobiałkowa też jest niekorzystna, może bardzo obciążać nerki chociażby. Więc balans i to, co jest w danym momencie danej osobie potrzebne, bo to, co będzie potrzebne tobie, będzie mężczyźnie w wieku 40 lat, nie będzie służyło, tak? Więc pytanie, w jakim jesteśmy stanie zdrowotnym, w jakim jesteśmy wieku, jakie mamy potrzeby, jaki mamy wysiłek na co dzień, jaki mamy rodzaj pracy, czy jesteśmy niedoborowi w jakiś sposób. Także to wszystko musi być zindywidualizowane.
Bardzo dobrze, że to powiedziałaś, bo też nie chciałabym, żeby ktoś odebrał czegokolwiek, co mówimy, jako jedyną słuszną zasadę, bo tak by było zbyt piękne, gdyby się mogły odezwać się do wszystkich Polaków w tej chwili. Ale temat, o który chciałam Cię zapytać, to jest kwestia IF-u, czyli intermittent fastingu, postu przerywanego. Kiedyś to już u siebie poruszałam, ale po pierwsze, ciekawi mnie, co o tym sądzisz, a po drugie, na przykład są ludzie, którzy nie jedzą śniadań, bo nigdy nie lubili jeść śniadań, nie czują apetytu rano i czują się świetnie. I pamiętam, jak była taka faza na taki właśnie IF od 11-12 i ja wtedy się próbowałam przemęczyć, dosłownie. Miałam fatalny nastrój, nie miałam siły, byłam zła na wszystkich i odkryłam poniekąd właśnie też dzięki Tobie, że ja muszę wstać rano i coś zjeść, bo tego potrzebuje mój organizm i ja muszę od razu sobie dać to paliwo. To też po prostu pokazuje, że takie zalecenia dla wszystkich mogą nam zaszkodzić, więc wracając, co myślisz o IF-ie? Czy można go stosować inaczej niż jedząc śniadanie o 12? I no właśnie, Twoja opinia, poproszę. Zawsze mówię, że nieważna jest moja opinia, a ważne, co mówi nauka. Dobrze, to nie chcę Twojej opinii. Natomiast w ogóle posty są świetne, tak? Bo przede wszystkim jednym z głównych wrogów mitochondriów i tego, co sobie, jak sobie bardzo źle robimy w obecnych czasach, to jest przejadanie się. My mamy nieustanny dostęp do jedzenia, co w ogóle wcześniej w czasach, no jeszcze tak naprawdę te nawet 100 lat wcześniej nie było takie oczywiste, poza oczywiście arystokracją i tak dalej. Więc my się konstant przejadamy. Także robienie sobie postów przerywanych jest świetnym sposobem na to, żeby przede wszystkim poprawić wydajność właśnie pracy mitochondriów. Ale też między innymi zostało udowodnione, że post przerywany i oczywiście określona liczba godzin w tym poście od 16 w górę będą doprowadzały do namnażania się dobrych bakterii jelitowych poszczególnych szczepów. Także post przerywany jest świetny, ale to, co powiedziałaś, że są osoby, które rzeczywiście nie jedzą śniadań, czują się świetnie i mogą zjeść je o 12, ale są osoby, i też to tutaj zwłaszcza w stronę kobiet trzeba się odnieść, gdzie ten post może spowodować dodatkowy stres. Dodatkowy stres nie tylko na poziomie psychoemocjonalnym, że chcę zjeść śniadanie, ale stres na poziomie oksydacyjnym. Więc to, co ja na przykład też często robię z pacjentami, to jest stosowanie tego postu co któryś dzień, sprawdzenie, bo jeśli ten post ma doprowadzić do wzrostu kortyzolu, to nie ma to sensu. I zwłaszcza u kobiet to, co jest znowu nie dla wszystkich, ale w większości przypadków ma duże znaczenie, to mówi się o tym, że kobiety powinny jednak do 2 godzin od wstania zjeść to śniadanie, żeby właściwie znowu ustawić rozkład hormonów w ciągu dnia. Natomiast oczywiście będą kobiety, które wstaną, wypiją sobie bulletproof coffee, tak, czyli tą kawę z tłuszczem, która ma nam napędzać spalanie z ciał ketonowych i pójdą na ćwiczenie i zrobią ten trening, dopiero później zjedzą śniadanie i są w takim trybie i to nie powoduje dodatkowego stresu. Więc znowu, wszystko musi być dobrane indywidualnie, natomiast posty przerywane, może nie od razu taki post jednodniowy dla kogoś na wodzie, ale posty przerywane, pamiętajmy, że post to jest niejedzenie. Oczyszczanie czy jakiś w cudzysłowie post na sokach to nie jest post, tak? Czyli rzeczywiście to jest niejedzenie, bycie o wodzie i ewentualnie to, co się stosuje w postach przerywanych, to jest właśnie ta bulletproof coffee, czyli kawa wypijana z małą dawką tłuszczu, zazwyczaj to jest albo MCT, albo ghee, masło klarowane, po to, żeby przedłużyć jeszcze ten moment do pierwszego posiłku i żeby właśnie wzmocnić pracę z poziomu ketonów. Mi się tutaj zapalają lampki ostrzegawcze, żeby serio robić to w konsultacji z kimś, kto się zna, bo myślę, że tego rodzaju praktyki niestety są często jakimś dobrym startem, bardzo niefortunne stwierdzenie, ale za lążkiem może sprzyjają różnego rodzaju zaburzonym relacjom z jedzeniem i często mam wrażenie, że właśnie powodują to, że my tłumaczymy sobie, że nie jemy
imię zdrowia, a tak naprawdę bardzo obciążamy nasz organizm i czujemy ten dyskomfort, ale jakby słuchamy powiedzmy jakichś rekomendacji, trendów, więc serio myślę, że tak warto zarówno obserwować i siebie, jak i też zgłaszać, jakby raportować to, jak się czujemy komuś wykwalifikowanemu, żeby po prostu przejść przez to dobrze. I nie wiem, ja nigdy nie próbowałam tej kawy Bulletproof, znaczy raz takie coś wypiłam, powiem Ci, że rzeczywiście działa po pierwsze maksymalnie pobudzająco, a dwa nasyca jak śniadanie i to było ciekawe. Tłuszczem. Tak. A Ty praktykujesz? W sensie pijesz taką kawę rano, czy nie? Ja akurat teraz jestem w fazie, że tak, ale to zależy od czasu. Teraz jestem w fazie akurat osobiście, kiedy też właśnie czasami robię treningi z obciążeniem na pusty żołądek, ale też, tak jak mówię, to zależy od momentu w życiu i wiem, że na przykład pół roku temu nie byłam w stanie tak funkcjonować i musiałam zjeść tą przekąskę przed treningiem rano. A teraz akurat mam taką fazę, że ten organizm jest w innym stanie, więc jest to bardzo indywidualne. Ostatnia rzecz, o której właśnie wspomniałaś, czyli te ćwiczenia. No zakładam, że ćwiczenia są dobre dla każdego. Czy są jakieś, powiedzmy, uniwersalne zasady w kontekście aktywności fizycznej, typu właśnie jak jeść, czy przed, czy po, czy dużo, co, czy ćwiczyć codziennie, jakby kilka takich wskazówek, bo myślę, że dla mnie to było zawsze najtrudniejsze, żeby wprowadzić tą aktywność fizyczną do codziennego życia, która nie byłaby spacerem. Więc chyba już wszyscy wiemy, że należy ćwiczyć i nikt się przed tym nie uchroni. Więc jak sobie to zaplanować z głową? Na pewno najlepszy balans, jeśli chodzi o ćwiczenia, jest wtedy, kiedy mamy zarówno ćwiczenia z obciążeniem, mamy cardio i mamy stretching. A dla wielu osób już to będzie brzmiało bardzo przerażająco, że Boże, kiedy ja mam na to znaleźć czas. Natomiast rzeczywiście można te treningi w jakiś sposób połączyć, czyli stretching włączyć po treningu cardio na przykład. Więc są potrzebne zdecydowanie nam te ćwiczenia z obciążeniem. Ćwiczenia siłowe z obciążeniem i treningi wysokointerwałowe zostały sklasyfikowane jako te najbardziej korzystne, oddziałujące na poziom mitochondriów i najbardziej wspomagające, czyli dzięki temu jesteśmy w stanie najlepiej produkować tą energię później z poziomu ATP. Także zdecydowanie polecam. Ćwiczenia z obciążeniem są potrzebne każdemu, niezależnie od wieku. Tym bardziej dla kobiet w średnim wieku i tym bardziej dla osób starszych, czego jeszcze bodajże z tego co pamiętam 30-40 lat temu w geriatrii mówiło się, że w ogóle nie wolno osobom starszym dotykać ciężarków, a okazało się, że wręcz przeciwnie, bo to one będą też zwiększać między innymi gęstość kości i tak dalej. I znowu mamy też ten aspekt mitochondrialny, który jest tutaj szalenie ważny. Co jeszcze, jeśli chodzi o takie zalecenia? No tak, zazwyczaj powinniśmy wrzucić troszkę tej glukozy przed wysiłkiem, żeby te mięśnie miały z czego ją czerpać. I po wysiłku zdecydowanie wrzucić białko, żeby też masa mięśniowa miała szansę w ogóle się zadziać. I uzupełniamy elektrolity, to też na pewno w trakcie wysiłku, zależy od wysiłku, często są takie wysiłki fizyczne, w trakcie których w ogóle nie pijemy i się odraca, a są takie, w trakcie których rzeczywiście trochę tej wody z solą, żeby faktycznie nas wtedy nawadniała, warto się napić, zwłaszcza no oczywiście jeśli mamy jakiś intensywny trening cardio. Ważne jest też, żebyśmy nie ćwiczyli na około 4-5 godzin przed pójściem spać, czyli treningi wieczorne odpadają, bo wtedy zaburzamy produkcję melatoniny, czyli naszego hormonu, który odpowiada za przejście w tryb nocny. Co jest super ważne też, jeśli chodzi o ćwiczenia, to, że my poruszamy wtedy układem limfatycznym, czyli naszą główną oczyszczalnią z dużych cząsteczek proteinowych. Dzięki temu ten organizm jest się w stanie właściwie w ogóle oczyszczać, tak, na co dzień z toksyn. Jeśli chodzi jeszcze pod kątem mitochondriów, to tak naprawdę umiarkowany wysiłek, czyli nie maratony,
nie triatlony, nie biegi długodystansowe, ale umiarkowany wysiłek fizyczny. Także to one będą najbardziej korzystne. No i przede wszystkim fan i radość z tego, bo jeśli nie mamy radości z aktywności fizycznej, tylko po prostu idziemy na tą siłownię z zaciśniętymi zębami, bo trzeba, bo ktoś powiedział, że będę zdrowy, albo że schudnę jeszcze do tego, to już w ogóle jest najgorsze zafiksowanie, kolokwialnie mówiąc, jakie możemy mieć, no to ten wysiłek fizyczny też nie będzie tak efektywny. Właśnie ta relacja ze sportem myślę, że jest tutaj kluczowa, bo ja zawsze byłam super aktywnym dzieckiem, a potem cała wkręcona w kulturę, nie wiem, ciała i siłowni, czułam, że jak muszę iść poćwiczyć, to jest dla mnie męka. Ja po prostu nie miałam żadnej przyjemności z tego. Oczywiście potem czułam się dobrze, bo kiedy człowiek się zmęczy, no to wiadomo, że ma dobre samopoczucie. Ale to była dla mnie przez wiele, wiele lat ogromna kara, aż odkryłam, że jest tyle możliwości, jeśli chodzi o bycie aktywnym, że każdy z nas, jakby jestem w stanie naprawdę przysiąc, że ty, słuchaczu, znajdziesz coś, co sprawia ci przyjemność, jeśli chodzi o aktywność fizyczną i nie ma co jakby trzymać się właśnie jakichś takich, dla mnie na przykład trening na siłowni. Pamiętam, że chodziłam na trening, jak studiowałam, to się nazywało trening, może militarny, czy coś w tym stylu. I to był taki straszny wycisk, jak dla żołnierzy. Oczywiście, no w cudzysłowie, nieprawda, ale to było inspirowane tego typu zajęciami. I dla mnie to było straszne. Wydawało mi się, że to po prostu o to chodzi w tym ćwiczeniu i wszyscy chodzą na siłkę po to, a to wcale nie. Można też chodzić na zajęcia tańca, można pływać, można jogować. Chociaż pamiętam, że powiedziałaś mi kiedyś, że joga nam nie zastąpi tego treningu siłowego, funkcjonalnego, więc niestety dla wszystkich fanów jogi warto też zrobić coś dodatkowego. Tak, no chyba, że jest to jakaś joga połączona z fitnessem. Ja na przykład teraz też między jeden z treningów, który robię, to jest joga z ciężarami, którą też w ogóle polecam pacjentom. To jest super połączenie jogi i pracy z obciążeniem, tak? Więc no właśnie, tak jak mówisz, tych możliwości jest tyle, tylko trzeba je odkryć. Ktoś będzie chodził tańczyć, ktoś będzie dokładnie chodził pływać, ktoś inny weźmie sobie kiki i będzie robił nordic walking, inny jeszcze biegówki i tak dalej, opcje są nieskończone. Ważne, żeby sobie zdać sprawę, co nam sprawia tą radość i jak faktycznie, jaką możemy odnieść też korzyść zdrowotną z tego. Karo, ten odcinek to jest skarbnica genialnych porad i treści. Ja powiem Ci, że nie wiem, ja jestem zachwycona ilością tych wszystkich esencji wiedzy tutaj, ale powiedz mi dwie rzeczy na koniec. Pierwsza rzecz jest taka, trochę wracając do tematu z początku, czy Twoim zdaniem punktem wyjściowym powinny być badania i jak często powinniśmy się badać? Punktem wyjściowym powinny być badania i dobry specjalista. Badania krwi powinniśmy wykonywać raz w roku. Okej, okay. I zawsze je konsultować. I zawsze je konsultować. Jeśli ktoś ma ochotę, to na mojej stronie są też wypisane badania, które warto zrobić. O, ekstra, ekstra. Podlinkuję to, bo to myślę, że będzie bardzo cenne. I druga rzecz jest taka, w kontekście tych zmian lifestyle'owych, które, bo okej, okay, zanim się zbierzemy, zapiszemy się na badania, zrobimy badania, zanim się zapiszemy do Ciebie, no to trochę czasu minie, ale zmiany można prowadzić już dzisiaj. Więc gdybyś miała powiedzieć nam, zastanawiam się, czy zapytać Cię o jedną rzecz, czy możesz zapytać Cię między jedną a trzy rzeczy, które każdy z nas mógłby wprowadzić już dzisiaj, żeby czuć się lepiej i zadbać o zdrowie, to co byś uznała za taki, mówiąc po polsku, must? Ruszyć się i ćwiczyć. To na pewno. Na pewno, tak jak mamy w medycynie funkcjonalnej, mówimy o podejściu food first, czyli to, że to jedzenie jest też... niby jest na pierwszym miejscu, ale tutaj bym się trochę sprzeczała, natomiast na pewno jest jednym z tych głównych elementów, czyli jeść czysto, żeby to jedzenie nie było przetworzone, żeby było, tak jak rozmawiałyśmy o tej puli makroelementów, żeby ona była w balansie. Powiedziałabym oddech, na pewno, znaczy oddech jest w ogóle taką podstawą podstaw w ogóle, to jest fundamentem, na którym... Tak, ja słyszałam, że w ogóle jest ważny jest do przetrwania. Tak, jest ważny do przetrwania, natomiast dałabym jeszcze, że jednak relacje z ludźmi i relacje z samym sobą i ta radość codzienna, bo
Jeśli tego nie mamy, to możemy mieć najczystszą dietę, możemy ćwiczyć codziennie, a i tak ten organizm nie będzie domagał. Pięknie to powiedziałaś. I tak sobie czasem myślę, ilu jest szczęśliwych, zdrowych ludzi, którzy nigdy nie posłuchają tego podcastu i nie mają absolutnie żadnego pojęcia o tych wszystkich rzeczach, o których dzisiaj rozmawiałyśmy, ponieważ po prostu emanują energią życiową wynikającą z tego, że lubią to, co robią i mają kochających ludzi wokół. A ilu mamy zestresowanych, schorowanych biohakerów. Przepraszam, ale musiałam to powiedzieć. Więc super, super, bo to się jednak właśnie sprowadza do tego chyba wewnętrznego luzu, którego nam tak strasznie brakuje w dzisiejszych czasach. Więc może zachęćmy wszystkim, żeby się pobawili i odpoczęli. Zdecydowanie, zawsze. Bardzo Ci dziękuję, Karo, za Twój czas znowu i cieszę się, że mogłyśmy pogadać i zazdroszczę Ci tego słońca, więc wyślij nam trochę do Polski i powiedz nam na koniec, że przetrwamy zimę i można być zdrowym, nawet jak jest ponuro za oknem. Zdecydowanie. Wystarczy się zastosować do kilku wskazówek, o których rozmawiałyśmy i można przetrwać. Też jak będziemy mieli znowu wsparcie tych dobrych ludzi dookoła, to będzie nam zdecydowanie cieplej i raźniej. Ja na pewno wysyłam dużo słońca z Bali i bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję też marce Health Labs Care za objęcie nad nim patronatu. Ja korzystam z suplementów Health Labs od lat i są to moim zdaniem najlepsze jakościowo produkty na polskim rynku. Jeśli macie ochotę je przetestować, możecie skorzystać z mojego kodu rabatowego Karolina10, dzięki któremu otrzymacie 10% zniżki. Suplementy Health Labs tworzą wybitni eksperci, ich oferta jest bardzo szeroka. Macie możliwość skonsultowania swojego wyboru ze specjalistą i co ważne dla mnie, firma prowadzi działania w sposób bardzo zrównoważony, innowacyjny i z poszanowaniem zasobów planety, także bardzo, bardzo zachęcam. I jeszcze jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i posłuchacie go na Spotify, na iTunesie i na YouTubie i na tym ostatnim jest dostępny też w wersji wideo i będzie mi też bardzo, bardzo miło, jeżeli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować. Na Spotify możecie go dodać do swojej biblioteki i tam dać mu wybraną liczbę gwiazdek. Na iTunesie ta sama sytuacja, ale dodatkowo jest opcja napisania kilku słów recenzji. Wszystkie te działania są bardzo pomocne, bo dzięki temu podcast jest dalej promowany i trafia do szerszego grona odbiorców. Także z góry Wam bardzo dziękuję. A jeżeli macie ochotę na więcej tematów około podcastowych, lifestyle'owych, to lećcie śmiało na mojego Instagrama, instagram.com/Karolina Sobańska. Tam wrzucam bardzo regularnie i jest to też dobra przestrzeń, abyśmy sobie dyskutowali i też abyście Wy mieli wpływ na to, o czym rozmawiamy tutaj w programie. Także zapraszam na te wszystkie media. W opisie linkuję Wam zarówno Karo, jak i suple Health Labsu i dziękuję Wam z całego serca, że jesteście. My słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku i o ile się nie mylę, to będzie odcinek inspiracji miesiąca z lutego i marca. Do usłyszenia. Cześć.